Boję się. Boję się tego, co wydarzy się w niedzielę. Mam wrażenie, że większość ludzi nie dostrzega powagi tych konkretnych wyborów. Każde wybory to poważne wydarzenie. W końcu pośrednio jest to podejmowanie decyzji o tym, jak będzie wyglądać nasze państwo przez kolejne kilka lat. Czy będziemy mogli czuć się w nim bezpieczni, czy będziemy mogli żyć w spokoju zgodnie z naszymi wartościami. Wynik wpłynie na stan polskiej gospodarki, zdrowia, na wiek emerytalny, podatki, czy tak ważną w tej chwili dla Polaków przyszłość demokracji. Jednak to wszystko jest mniej lub bardziej odwracalne. Nawet najczarniejszy scenariusz, w którym Polska stanie się państwem autorytarnym, odpukać jest odwracalny. Ale te wybory mają drugie dno. Stoimy w obliczu największego kryzysu w historii ludzkości. Kryzysu klimatycznego, który już tu jest, który już możemy odczuć i zobaczyć. Kryzysu, który przez najbliższe 5 lat przybierze na sile i przyniesie ze sobą coraz to bardziej katastrofalne skutki. Skutki, które odczujemy wszyscy. Kryzysu, który już za 5 lat może być nie do zatrzymania, a wtedy tragedie na porządku dziennym będą nie do odwrócenia. Naukowcy mówią jasno, mamy ostatnią chwilę, aby zacząć działać. Prezydent musi być świadom skali zagrożenia i mieć plan na zatrzymanie katastrofy. Plan zgodny z zaleceniami najnowszych badań i opinii naukowców. Co więcej, jego realizacja musi stać się priorytetem. Mam dwa wybory, ty też. Tak w pierwszej turze zadecydowała Polska. Chciałabym być spokojna. Chciałabym wiedzieć, że głowa mojego państwa zrobi wszystko, by zapewnić mi przyszłość. Ale jej nie mam, bo słyszę to, co mówią kandydaci. Bo obserwowałam to, co robili przez ostatnie 5 lat. Ja powiem tak, proszę Państwa, na zakończenie. Ja nie wiem, na ile w rzeczywistości człowiek przyczynia się do zmian klimatycznych. Głosy naukowców są bardzo różne. Wiemy doskonale o tym, że mamy do czynienia też ze skrajnościami, ale węgiel jest naszym strategicznym surowcem. My mamy, jak podają eksperci, zapasy węgla na 200 lat i trudno, żeby z naszego surowca, dzięki któremu mamy suwerenność energetyczną zapewnioną i zagwarantowaną, całkowicie zrezygnowali. I młodzi ludzie do mnie przychodzą i zadają mi pytania o klimat. To mnie to po prostu zawstydza, że tak mało zrobiliśmy. Nie będzie nowoczesnej Polski, jeżeli nie zrobimy wszystkiego, co możemy, żeby walczyć z katastrofą klimatyczną. W filmie, w którym prezydent pokazuje, co zrobił dla klimatu przez 5 ostatnich lat, jest m.in. wspomniane to, że bierze raz w roku udział w godzinie dla klimatu. To tylko pokazuje, jak bardzo nie zdaje sobie sprawy z powagi problemu. A tak poza tym filmik trwa niecałe 2 minuty. W czerwcu 2019 roku Polska zablokowała cel neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Bez tego celu zmiany klimatyczne, które się zadzieją, będą już nieodwracalne. Oznacza, że nie przyjęliśmy dzisiaj dodatkowych, jeszcze bardziej ambitnych. Zabezpieczyliśmy w tym samym interesy polskich przedsiębiorców, interesy polskich obywateli. Rząd polski uznał zablokowanie tego celu jako wielki sukces Polaków. Mówił, że jest to obrona interesów polskich firm i przedsiębiorców. Nie da się chyba jednak bronić interesów w świecie, który nie będzie istnieć. Chciałabym, aby każdy z kandydatów stawiał kwestię klimatu jako niezaprzeczalny priorytet. Chciałabym móc tu pokazywać waleczne i zgodne z nauką deklaracje w sprawie przyszłej neutralności klimatycznej, ale nie jestem w stanie wierzyć w obietnice dawane tydzień przed wyborami przez osobę, która w ciągu ostatnich 5 lat robiła wszystko, aby teraz nie były one wiarygodne. W 2015 roku Andrzej Duda deklarował wypowiedzenie paktu klimatycznego. Na szczęście nie spełnił obietnicy. Podczas konferencji COP24 deklarował, że spalanie węgla nie zaprzecza ochronie klimatu. Niecałe 2 tygodnie temu Andrzej Duda opublikował ekokartę, która ma pokazywać jego postulaty w związku z ochroną klimatu, środowiska i czystego powietrza. Ma ona w sobie jednak dużo niejasności i zaprzeczeń. Chociażby to, że prezydent postuluje, aby w 2031 roku połowa energii w Polsce była wytwarzana ze źródeł odnawialnych, m.in. wiatraków. Fakt ten budzi wątpliwości, biorąc pod uwagę to, że jeszcze kilka lat temu podpisał on ustawę antywiatrakową, która zahamowała rozwój wiatraków na lądzie. Ja muszę pokazać prawdę, bo jestem przerażona. Proszę Was jedynie, abyście zobaczyli, porównali i sami ocenili, kto będzie w stanie nas uchronić. Bo klimat to sprawa ponad wszelkimi podziałami.
Wszyscy zapracowaliśmy na to, że obecnie mamy tak złą sytuację. I teraz wszyscy musimy to naprawić. A żyjąc w państwie z ustrojem demokratycznym, teraz musimy wybrać kogoś, kto nam to umożliwi i podejmie w naszym imieniu wiążące decyzje. Nie ma kandydatów idealnych. To nie jest klip promocyjny ani dla pana Dudy, ani dla pana Trzaskowskiego. Im obojgu zdarza się mówić głupoty w sprawie klimatu, im obojgu zdarza się też mówić rzeczy, które dają nadzieję. Szanuję wszystkie różnice poglądów. W tych wyborach jednak czuję się zobowiązana wobec samej siebie i wobec każdego z was, aby zagłosować na osobę, która słucha naukowców, która uznaje kryzys i która deklaruje działania wystarczające, aby powstrzymać katastrofę. W tych wyborach wszystkie inne ważne kwestie muszę odłożyć na drugi plan, bo bez przyszłości nie będzie pracy, bez przyszłości nie będzie pieniędzy, bez przyszłości nie będzie demokracji. Tu chodzi także o twoją przyszłość. Proszę, zagłosujmy za przyszłością. Above us only sky.